Skill Special Force 2. Wyprodukowany przez studio Dragonfly, jednak został wydany przez studio Gameforge. Gra o tematyce wojennej, w której biorą udział wojska specjalne, na przykład Delta z Ameryki, Petstans z Rosji, TAS z Brytanii, GIGN z Francji, CAFE z Meksyku oraz JUDT, ponownie wojska amerykańskie. Gracze mogą się spodziewać dużego wyboru broni palnej oraz rozmaitych trybów gry. Są nimi m.in. Blasting, dwie drużyny, atakująca oraz broniąca. Jedna próbuje umieścić bombę w danym sektorze, natomiast druga broni danego miejsca. Single, brak przyjaciół, co oznacza, że jesteś zdany sam na siebie. Team Deathmatch. Tutaj już wkraczają punkty, których trzeba zdobyć określoną ilość, by zapewnić drużynie zwycięstwo. Seizure, inaczej konfiskata. W tym trybie celem atakujących jest zdobycie ważnych dokumentów oraz ucieczka z nimi. Natomiast broniący nie mogą pozwolić sobie, by stracić tak cenne informacje. Możliwość tworzenia klanów daje motywację, by stawać się coraz lepszym i zapewnić swojemu klanowi najlepszą pozycję w rankingu. Również levele określają twój poziom siły, a jest ich aż 86. Zatem łapcie swoją broń i dołączajcie do świata wojsk specjalnych. Oczywiście zapraszamy was do naszego klanu Gry Wszelakie, w którym liczy się zabawa oraz honor. Żołnierze, do boju! Siema, Suspen. Siema, Adam. Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj omówimy troszeczkę grę, w którą będziemy robić serię, czyli Skill Special Force 2. Może kilka słów o lobby, czyli głównym ekranie gry. Z lewej strony ranga, nick oraz level. Dalej mamy emblemat klanu. Jest tu także awatar, który może być obrazek, może być to taki obrazek, który zdobywamy za osiągnięcia w grze. Może być to spray, który też możemy zdobyć w grze lub sobie kupić. Może być to też znaczek VIP-a, który jest oczywiście płatny. No i dalej jest taki księżyc słoneczko, to jest taka nagroda dzienna. Jak się jest na początku księżyc, później ładuje się słoneczko i możecie wybrać jakąś nagrodę, tam jest losowanie. Wybieracie okienko 1, 2 lub 3. Dostajecie jakąś randomową nagrodę. Tutaj jest ranking. Ranking oczywiście klanów. Klany mieszczą się w platynie, złocie, srebrze i brązie. Reszta już jest tak jakby poza rankingiem. Dalej, rynek kapsuł. Można kupić kapsuły za prawdziwe pieniądze albo za SP, lub można wygrać w trybie All Mode i to są tylko kapsułki na tomahawki. Dalej, sklep. Tutaj można kupić bronię lub wyposażenie albo dodatki. Jest pakiet VIP-a, są różne spreje, grawerunek na broń, pakiety z herbem klanu. Różne postacie dają też nie tylko wygląd oczywiście, tylko różne tam bonusy, podwyższone expo 100%, jak w tej postaci podwyższone SP 50% na przykład. Tutaj jest więcej expo 75% i 40% SP. SP to jest oczywiście waluta w grze. No i co tutaj jeszcze? Pakiety, na przykład ten pakiet, czyli oferta jakby łącząca w sobie kilka rzeczy, które możemy kupić w tym sklepie w jedno. I to jest chyba taniej, ale nie sprawdzałem. Co dalej? W wyposażeniu to tam czapeczki, koszulki, rękawiczki, jakieś pierdowe okularki. No wiadomo, co tu może być. Są różne postacie. Oj, tutaj jest murzyn na przykład. Bronie. Na samym początku sklepu bronie VIP-owskie. Lecimy dalej, co tu jest. Bronie już takie troszkę inne. To były akurat bronie z okazji walentynek takie dodane. No i dalej są bronie, które możemy kupić za SP. Są to
różnorakie bronie. Najpopularniejsza jest K2 oczywiście, HK417 i FAMAS. Tak mi się bynajmniej wydaje. No i tutaj jeszcze jest ta zakładka modna i nowe, to jest to, co najczęściej się sprzedaje. O, i bym był zapomniał, tylko dla trybu, to jest jeszcze dopalacze do trybów z potworami. To są Allmode albo Defense. Dalej, ekwipunek. Tutaj bronie. Zakładamy sobie jakąś broń, którą chcemy mieć, na przykład w ekwipunku pierwszym. Możemy dodać jakąś broń specjalną, to może być tomahawk, kusza, to może być łuk, to może być młotek, zabawka. No i pistolet, ja pistoletu nie mam, to nie pokażę. I tych ekwipunków jest są trzy ekwipunki i ekwipunki zmieniamy w trakcie gry przyciskiem F1, F2, F3. Wyposażenie, ja nic nie mam, ale to właśnie te pierdołki, koszulki, buty itp. No i dodatki, to są te spraye, pierdoły, wszystko wiecie, to samo co w sklepie, dla trybu to też to samo. No i prezenty, można otrzymać od kogoś prezent albo wysłać, niestety tylko za prawdziwe pieniądze, nic za kasę w grze. Tutaj jest tutorial, można zagrać, jak gracie pierwszy raz w grę, możecie zagrać sobie taki trening jakby. No i tutaj jest informacja o waszym, na przykład VIP-ie, jeżeli macie. Tutaj są levele. Levele wbijacie na VIP-ie w zalogowanie. Jak codziennie się logujecie, dostajecie ileś tam punktów i lecicie w górę z tymi levelami. Profil. Tutaj mamy podane rangę, procent SP. Jak się ten procent załaduje do 100, dostajecie wypłatę. Tutaj macie jakby ocenę swojego profilu. Ja mam wzorowy żołnierz, to jest najwyższa ocena. A ocena spada za dezercję, ale nie jestem pewien, za co dokładnie dezercja wzrasta, ale to jest chyba za kikanie was z meczu. Kile zgony, czyli KD, ja mam słabe. Headshoty, czyli ile procent headshotów ze wszystkich zabójstw. No i wygrane mecze. Ranking waszej postaci. Tutaj łączne expo. Informacje o broniach. Każda broń ma swoje osobne staty i na każdej broni macie jakby inne KD, nie? Ja mam tutaj na przykład na Sigu 1.0, na K2 0.9, na HK G36C 1.0. Sukcesy. Tutaj są osiągnięcia do zdobycia. Na przykład graj przez 25 godzin, dostajecie za to 500 SP. Wykonaj awans z rangi plutonowy na sierżant, dostaniesz 5000 SP bodajże. A za te inne wszystko to już jest po 500 za każde. Tutaj są też te, które ukończyliście. No i lista mapów VIP, to jest coś tam dla VIP-ów. Taka pierdoła. Zakładka klan, czyli wasz klan. Jeżeli nie macie klanu, to będziecie mieli taką zakładkę. Najpopularniejsze klany. Włoska armata. Browary, browary, browary. Co tu dalej? Różne klany. To Poland, polskie, zagraniczne. Tutaj gorące klany, do których ostatnio ktoś dołączył. Dużo ludzi. Nowe klany. I miesięczny ranking klanów. Tyle w tym temacie. Jeszcze bieżące eventy. Tutaj to jest zakładka aktywna tylko kiedy jest jakiś event. Jak jest jakiś event, to możecie poprzez wykonywanie zadań z eventu dostać jakieś tam itemki albo kapsułki. Tutaj w tej opcji można przeglądać sobie, jak ktoś zrobił jakieś screeny albo filmiki z gry. Tak, dokładnie. Przekierowuję chyba do folderu. Tu jest pomoc, opcje i X-em zamykamy grę. Tutaj są kumple. Jest suspend oczywiście. I aktywni ludzie w klanie. Czyli znajomi, a klan to się nie pokrywa. Tutaj jest ogólnie lista kanałów. Nowicjusz, Alfa. Alfa to jest standard.
Brawo, to jest brawo, oficer, oficer, klan. Klanówki można grać tylko jak się ma klan. Turniejowe to są bodajże, to jest stworzony room, znaczy room, stworzony kanał dla pokojów z Esla, kiedyś tego nie było chyba, ale teraz to chyba specjalnie po to stworzyli. No i tutaj jest też opcja szybki start, można sobie wybrać co się chce zagrać, kliknąć OK i od razu przekierowuje na jakiś pokój, który odpowiada waszym wymaganiom. No, tutaj akurat nic nie znalazło dla mnie. No i jeszcze co w tych opcjach. Pierwsze opcje wizualne to typ ekranu, jaki chcemy mieć, rozdzielczość, wszystko. Jasność, można uruchomić grę w oknie. Same lobby może być w małym oknie, ale gra w dużym oczywiście. I można ustawić, żeby za każdym razem po zakończeniu gry robiło screena. I tutaj grafika nie ma jakichś zaawansowanych opcji, tylko po prostu ustawiamy od najniższej do wysokiej. Tutaj są ustawienia myszki i klawiatury. Ustawienia dźwięku, ja polecam ustawić sobie efekty dźwiękowe na 100, reszta 0 i poziom głośności 100, a później sobie przyciszyć w mikserze Windowsa. No i jeszcze zakładka od screenshotów i filmów. Tutaj macie, możecie sobie zmienić dokąd ma zapisywać. I tutaj jest też napisane, że za pomocą print screen robicie rzut ekranu, a za pomocą scrolla robicie nagrania. No i to tyle. Dzięki za uwagę, zaraz przejdziemy do jakiejś losowej gry. Tak jak Adam powiedział 2 sekundy temu, zagramy sobie jeden meczek. Blasting? Nie wiem, tak się chyba mówi, nie Adam? Tak, Blasting na mapie satelita, najpopularniejszej w skillu, jak zwykle coś pierdzielne. Spokojnie. Z góry mówię, Adam jest o wiele lepszy w tą grę nie ode dzisiaj. Mnie. Nie dzisiaj, ale ogólnie jest lepszy ode mnie, dlatego on będzie killował wszystkich, ja będę bocił, a w CS-ie sytuacja się odwróci. Adam, just do it. Boom. Ciule mnie trochę. Ej, ci tof. O kurde, to ty. Ja tak myślę, co to za granaty tam lecą? Granaty do recepcji. O, zresztą zobaczcie, jaka tu jest wielka plazma na ścianie. Ciekawa rzecz. No i monitory Acera tam stoją. Ale nigdy tutaj nie puszczają nawet smurfów. Szkoda. Suspen lubi smurfy, nie? Uwielbiam, człowiek. Buła. Ty, bo ja zmieniłem na K2 teraz. No ja grałem K2. Tak? Tak. Z EOTechem? Bez. No, to może Adam jeszcze powie, co to jest EOTech. EOTech, powiedziałbym, jakbym się przygotował, dokładną nazwę tego celownika, ale to jest taki celownik. Kurde, jakby to powiedzieć. Taka szybka w ramce z kropką. Taka szybka. Ja bym powiedział, że system celowniczy. Albo coś w tym stylu. A, tam ramka z szybką, kurde. No, co się będę, kurde, wysilał. Jakbym się przygotował, to mi powiedział, jak to się dokładnie nazywa, bo to ma jakąś tam nazwę. Nie wiem, ty idziesz wentami czy tędy? Tędy. Ojejku. Mam nadzieję, że przez ten czas, jak będziemy grać, to stanę się lepszy. I ktoś, ktoś dołączy do naszego klanu, nie? O, super byłoby. Bo byśmy sobie pograli wtedy klanówki, a nie takie buby. Była. Dwie kulki i nie żyje, kurde no. Ja nie wiem, czy to jedno nie była przypadkiem. Zabłąkana jakaś. Ciągle mi się wydaje, że w skillu i
pistoletem ciężej jest zabić kogokolwiek. To jest prawda. Mniejsze obrażenia, nie? Czy ja wiem, czy od tego zależy ogólnie w skillu? Pistoletem. Tam pistolety w skillu. Kto gra pistoletem w skillu? Ja. Masz pistoleta. O. 4, 2 do 8 można grać sobie do ilu tam można grać? Do 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Ale do 12 nie na każdym trybie. Nie sprawdziłem pozycji, no. Widzisz? Słaby jestem. Zmiana. Teraz ja atakuję. Bombside A, B, mid. A co cię to? Ja, jak zaatakuję, to się dowiesz. To poczekam, aż splantujesz bombę. Ta. Znając ciebie, to już pewnie biegniesz na bombside B. Aż mi się buty palą. Jejku, ty masz kuszę? Ja mam łuk. Ty, Legolas. Z tego łuku do dupy się strzela. Nie polecam łuków. To czemu ty z nich korzystasz? No bo mam założony i... Szkoda ci zdejmować. No i na szczęście niedługo się skończy. Tylko przeszkadza w tym ekwipunku. Ocie kurde! Ja. Nie strasz tak. Ja cię straszę? No ja sobie patrzę przez ścianę na ten, na plantę, a ty kurde wyskakujesz mi tam na 9B, nie? Jak? No tak jakoś po polsku chyba, nie? Buła buła. Ja kucnąłem! Nie ma w tej grze, jest tyle ci powiem. Nieprawda. Jak ty łuk, to jest pistolet. Jak ty pistolet... To jaka dwójka. Smoga mnie bijesz. Ale mi to zeszło. Kurde no. Farba się ze ściany i Tynek zapoznały się z kulami, a Suspend nie. Dzień dobry. No to swoją drogą to remont by się przydał na tej satelicie. Skąd wiesz, może przyjdzie ekipa i zrobił update'a. Remont na 10-lecie skilla, nie? Ty, a to prawda, że w skillu są organizowane zawody? Tak, esla? Jest, są esle, tak. W ogóle powiem ci, że sterowanie mi jakoś nie pasuje w tym. Pod shiftem mamy szybszy bieg, na tabie mamy dopiero skradanie się. Możesz sobie zmienić na takie sterowanie jak chcesz, ale... No wiem, ale w CS-ie na przykład mogę wyjąć nóż, a tutaj tylko mogę uderzyć nim z F. No chyba, że sobie kupisz nóż. Taktyczny? Jakoś tak chyba. Tak, nóż taktyczny, ale sobie nie wiem, kurde, dźgać. Albo możesz... jak one się tam nazywały, to nie pamiętam, ale ja tam mówię kurki. To kurkami można sobie rzucać. Kurde. 7-7. Ty, ale jakbyśmy grali, to wiesz, przygotujemy takie komendy.
8B. No tak ogólnie to tutaj jest 9B. 9B, bo tutaj można zobaczyć, że jest 9B. Tam jest 9C, tutaj jest 9C, 9C. A tam jest 9A, tam po schodach w dół. Czyli mapę macie podzieloną na 9A po schodach w dół, sektory. A tutaj są komputerki. Ty, ale wiesz, że to jest ostatnia runda. No tak. Nikomu się nie udało do nas dołączyć, niestety. Nikt nie chciał. Nikt nie chciał, obrazili się na nas. To jest... Gdzie ty tak biegasz? No jak to gdzie? No co mam ci powiedzieć? Ja cię widzę, tylko nie wiem po co ty tam biegniesz. To jest bombsite A, jakby ktoś nie wiedział. To jest wentyl tunnel, jak kto woli. Jest! Już się bałem. Ale widziałem, jak wycofałeś się na bombsite. Tu, na respa swojego. Także lepszy, ale nie dzisiaj. Lepsze, ale nie dzisiaj, potem będą same banie lecieć. No, jednym słowem, z całego serca zapraszamy was do naszego kanału. Uuu, czekaj, jeszcze kapsułkę sobie otworzę, a nam 1, 2, 3 karta. Dwójka może. Uuu, 2000 SP. W jedynce była kapsułka, niestety, nie trafiliśmy.